Cześć, tu Alex ze Snakes Infinity. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku chciałem Wam opowiedzieć o pandapiedach, o projekcie, który prowadziłem przez wiele, wiele lat. Także chciałem Wam opowiedzieć o mojej drodze, o tym, czemu finalnie zrezygnowałem, o tym, jakie jest moje zdanie w kontekście pandapiedów. No i co, zapraszam do oglądania, a ten odcinek dedykuję Tobie, Adrian, Stempel 007. Wiem, że Ci zależało, także no, zaczynamy. I chciałem z Wami zacząć od tej mojej drogi w kontekście pandapiedów, dlatego że gdy rozpoczynałem hodowlę pytonów, jak zobaczyłem pandapiedy, to był taki wow, Jezu, ja muszę coś takiego stworzyć, zwłaszcza, że to nie jest teoretycznie skomplikowany projekt, a no jest przepiękny, umówmy się. No i idzie za nim wiele różnych tajemnic, też nie wiadomo czemu jest takich mało, także chciałem o tym troszkę opowiedzieć, opowiedzieć Wam o tym, co się wydarzyło w ostatnich latach w mojej hodowli w kontekście pand. I swój projekt rozpocząłem od stworzenia swoich hetów. Więc w 2012 roku stworzyłem swoją pierwszą samicę Black Pastel 100% Het Piet. Nie stworzyłem wtedy żadnego samca. Dwa lata później chciałem stworzyć kolejne Black Pastel Het Piety, licząc na to, że wyprodukuję po prostu samca Black Pastel 100% Het Piet. Niestety znowu nieskutecznie, dlatego że wyszły mi same samice. I wyobraźcie sobie, że przez wiele, wiele lat, tak naprawdę od 2012 roku do 2021 roku, nie byłem w stanie sobie wyprodukować samca Black Pastel 100% Het Piet. Mówię ze swojej linii, dlatego że to jest taka linia, którą powiedzmy selekcjonowałem przez wiele, wiele lat, z której uzyskałem wielokrotnie zdrowe super Black Pastele. Natomiast mówiąc moja linia, to chodzi tylko o osobniki, które po prostu tak klasyfikowałem u siebie, dlatego że węże z tej linii pochodzą ze Stanów, od Mike'a Wilbanksa, ściągałem je w 2010 roku. Także to nie jest jakaś linia typu Barnhart, która ma jakieś określenie, po prostu pochodziła od hodowcy Mike'a Wilbanksa. Na tamtym etapie wiele z tych Black Pasteli nie było oznaczanych i nie miało po prostu linii, więc były takie no-name'y. I wyprodukowałem sobie w związku z tym te samice Black Pastel 100% Het Piet, niestety bez samców. No i przyszedł moment, że byłem po prostu zmuszony do tego, żeby dokupić ewentualnego samca, żeby rozpocząć projekt pandy. Więc w 2016 roku ściągnąłem sobie samca od Thomasa Fischera z Ham, samca takiego Low White Piet z Black Pastelem, sama główka. No i rok później dopuściłem go do mojej samicy Black Pastel 100% Het Piet, która dała mi kilka jajek, a z tych jajek wykluły się trzy super Black Pastele 100% Het Piet, panda, tam jeszcze inne węże, natomiast mówię o tych super Black Pastelach i o tej pandzie, dlatego że one się wykluły z wadą. I wada była w okolicach oczu, w sensie konkretnie to była wada oczu, dlatego że te węże miały zatkane kanały łzowe. I wyobraźcie sobie, że te węże miały po prostu takie wielkie, pękate oczy, zobaczycie też zaraz zdjęcia. I problem dotyczył tego zatkania, dlatego że ten płyn nie miał ujścia. I wspólnie z weterynarzem, próbowaliśmy po prostu dowiedzieć się, co się stało, czy ewentualnie jest jakaś droga ujścia, więc weterynarz też próbował wpuścić tam kontrast, żeby zobaczyć, czy jakkolwiek zabarwi ewentualnie ujście tego nadmiaru płynu. Natomiast tego ujścia nie było i problem polegał na tym, że ten płyn gromadził się, tworząc takie gigantyczne, wyłupiaste oczy, które uciskały w efekcie na czaszkę, na mózg, i te węże, zobaczycie też zaraz na filmiku, dostawały drgawek. Od razu dodam, sorry, że ten materiał jest taki staroświecki, taki rozmazany, ale do tego odcinka zbierałem po prostu materiały ze starych konwersacji, więc niestety mam tylko taką słabą jakość. No, niezależnie od tego, chodzi o to, żeby Wam pokazać, jak to wyglądało, dlatego że to było moje pierwsze doświadczenie właśnie z pandą i z wadami i finalnie te zwierzęta po prostu zostały uśpione. Niestety nie udało się znaleźć sposobu na to, no jeszcze na tamtym etapie, nie wiem nawet czy teraz istniały jakieś rozwiązania w kontekście mikrochirurgii przy tego typu 60-gramowemu wężowi, żeby po prostu w jakiś sposób tam wpłynąć na taką sytuację. No i słuchajcie, po tym pierwszym negatywnym doświadczeniu z panną stwierdziłem, no dobra, no to czas spróbować jeszcze raz, ale no tym razem trzeba z innym osobnikiem, no bo jeżeli jest taka wada, no to nie będziemy tego po prostu powielać. Więc kupiłem w 2018 roku, w tym samym roku, co miałem to niepowodzenie, nowego samca. Jako że nie było tych oznaczeń linii, kupiłem po prostu samca z większą ilością wzoru, dlatego że te od Thomasa Fischera po prostu zawsze były takimi low white'ami, albo główka, jedna mała plamka. Natomiast z tej kolejnej linii, którą testowałem, było już kilka plam, więc stwierdziłem, że z jednej strony super, bo wiem, że ona jest trochę inna, inny kolor, jest jaśniejsza, ale też po prostu w potencjale, jeżeli wyjdzie ta panda, no to mam nadzieję, że będzie miała więcej wzoru. Tu może dodam, że jak widzieliście zdjęcie tej poprzedniej, ona miała też samą główkę po prostu czarną, więc
ten efekt tego low white, black pastel bieda czy panda biedy przenosił się też po prostu z tamtego samca, zakładam. Więc chciałem w kolejnej odsłonie pandy, jeżeli mi wyjdzie, po prostu wytworzyć pandę z dużą ilością wzoru. I tu zrobię taki nawias, no dla mnie panda to nie jest biały wąż, bo wiem, że też są białe pandy. Ten efekt, który chciałem osiągnąć, no to była po prostu panda, czyli biały wąż z kilkoma czarnymi plamami. Dla mnie to był ten efekt taki do, ten pożądany i do uzyskania. No i ten samiec w 2018 roku został kupiony, dorósł. W 2019 roku pod koniec tam jesieni zacząłem go puszczać. Uzyskałem maluchy w 2020 roku. No i wykluła się ta piękna panda. Tu ją widzicie na zdjęciu. I wyobraźcie sobie, że z zewnątrz ta panda wyglądała świetnie. Idealny tak naprawdę osobnik pod kątem tego, co chciałem. Wyglądał i zdrowo, no wszystko było idealne. Wydawało mi się, że projekt po prostu jest zakończony. Natomiast no nie było tak fajnie, dlatego że okazało się, że reszta tego miotu po prostu bez problemu prosperuje, powiem tak, je, rośnie, rozwija się prawidłowo, natomiast panda ma jakiś problem, niewidoczny problem, wewnętrzny problem i problem polegał na tym, że ta panda po prostu wyglądała po kilku dniach od pojenia i karmienia przymusowego jak wysuszony wiór, jak bardzo odwodniony wąż, który zaraz zdechnie. I pomimo takiej próby regularnego karmienia przymusowo, pojenia jej, no to po prostu traciła na masie, wysuszała się i wykluczam oczywiście element warunków, dlatego że od kilkunastu lat trzymam pytony królewskie w tych samych identycznych warunkach, na tym samym podłożu i wszystkie rozwijają się prawidłowo, więc tam konkretnie działo się coś innego. I ona w takim tempie po prostu chudła i wysychała, że finalnie zdechła. I ja niestety nie zdążyłem po prostu nic z tym zrobić, żeby sprawdzić weterynaryjnie, co tam się zadziało. Natomiast zakładam po prostu jakiś defekt wewnętrzny, który wpływa po prostu na tą całą gospodarkę. I no niestety, po tamtej sytuacji stwierdziłem, no dobra, co dalej? Wytestowałem już dwie linie, nie mam specjalnie nawet pomysłu, jak testować kolejnej, no bo tych różnic w Black Pastel Piedzie nawet nie ma tyle, żebym ja kupił teraz kolejną z myślą, że to jest jakaś jeszcze nowa i że mi może wyjdzie. Natomiast wiedziałem, że mam u siebie zdrowe super black pastele, że rodzą się bez wad, więc stwierdziłem, że powinienem może dać sobie jeszcze szansę stworzyć swojego samca black pastel pied, czy black pastel 100% het pied. Przy czym no, na tamtym etapie miałem też kilka innych projektów w toku, kilka innych łączeń, na których bardziej mi zależało, więc nie miałem aż takiego parcia, żeby wyprodukować tego samca. Stwierdziłem, jak mi wyjdzie ubocznie, to po prostu może wrócę do tematu. I minęło trochę czasu po prostu między tamtymi, powiedzmy, porażkami w kontekście pandy, a kolejnymi doświadczeniami, projektami. I w międzyczasie zacząłem się zastanawiać, jaka jest finalnie moja rola jako hodowcy, bo przecież u innych zwierząt każdy defekt staramy się unikać. To czemu ja tak na siłę po prostu cisnę ten projekt pandy? I no, przez te kilka ładnych lat popowstawały tak piękne kombosy, tak zarąbiste projekty, że też w pewnym momencie stwierdziłem, co dalej, a propos ostatniej wstawki z odcinka, co ja chcę po prostu osiągnąć tą pandą? Bo miałem jakieś marzenie, żeby ją zrealizować, to finalnie stało się taką górą, na którą chciałem się wspiąć, bo już trwało tyle lat i jakoś weszło na ambicje, żeby osiągnąć to, jakby nie patrząc po prostu na elementy poboczne. I zdałem sobie sprawę, że to jest po prostu głupie. I no, szkoda, że zajęło to tyle lat, ale stwierdziłem, czy finalnie rolą hodowcy nie jest właśnie unikanie sytuacji, w których te zwierzęta mogą cierpieć, rodzić się z jakimiś wadami, z jakimś defektem, czy ta odpowiedzialność nie jest właśnie, żeby po prostu tą pracę wykonywać właściwie, a właściwie to jest właśnie bez kuszenia losu w sytuacjach, które już wiemy, bo przez lata hodowcy się po prostu na tej pandzie przejeżdżają i przejechali. Nie mówię o wszystkich, bo oczywiście te piękne pandy powstają i uda się czasem coś takiego stworzyć w niektórych hodowlach, ale no w większości jest ich tak mało, dlatego że no te problemy po prostu pojawiają się regularnie u większości z nas. No i słuchajcie, stwierdziłem, że po prostu ja już chyba nie chcę tego i nie potrzebuję. I podzieliłem po prostu tę, można powiedzieć, moją pracę hodowlaną na to, co ja już wiem i przecież jest znane i nie próbuję, bo przecież nie łączę już od jakiegoś czasu spiderów, nie robię już jakichś łączeń, które wiadomo, że są letalne, no bo po co, a ta panda gdzieś po prostu gdzieś była. Więc podzieliłem z jednej strony tą kategorię, że po co ja już mam kusić los w niektórych łączeniach i nie będę próbował, ale jest dalej taki element trochę tego, tej eksploracji. I w eksploracji mam na myśli na przykład to, że w najbliższe lata planuję bardzo mocno wejść w projekt mandarinów. To jest odmiana, która no nie jest jakoś specjalnie jeszcze jakby rozpowszechniona. Coraz jest jej więcej, mam nadzieję, że będzie jej bardzo dużo.
ale w związku z tym, no ja mam też plany takie, żeby po prostu potestować te mandariny na różnych odmianach, w super formach i tak dalej. No i tam ten element eksploracji jest nieznany. Nie wiem, co tam powstanie. Więc no, głupio byłoby się pozbawiać próbowania i robienia tylko łączeń, które wiemy, że są w porządku, ale do momentu, kiedy tak naprawdę nie wiemy, co się stanie, bo przy pandzie już było wiadomo, że to nie zawsze wychodzi, a nawet często nie wychodzi, a mimo wszystko gdzieś tam dążyłem. Więc w tym odcinku chciałem Was też po prostu zachęcić do tego, żeby dla osób, które zaczynają i które często popełniają te błędy, że łączą jakieś osobniki, które już z góry są skazane na jakieś niepowodzenie, żeby po prostu czytać, obserwować, sprawdzać, zanim w ogóle zaczniecie coś łączyć, czy coś takiego już powstało, istnieje, a jeżeli nie powstało, to z jakiego powodu, bo czasem są geny, które razem po prostu, no, nie wypalają. No i tak, słuchajcie, no, w tym miejscu chciałem po prostu podziękować za tą treść, ale chciałem Was jeszcze na chwilę tutaj zatrzymać ze sobą, dlatego że chciałem Was do jednej rzeczy zachęcić, a przy okazji tutaj o czymś wspomnieć. Chciałem tutaj powiedzieć osobom, które do mnie pisały już jakiś czas temu o odcinki, o prośby, że ja o Was nie zapomniałem, mam dalej to wszystko spisane i tam są prośby o jakieś odcinki o Black Pastelach, o Ginexie, o Orange Dreamie, o Glowingu, o etyce w tym biznesie, o wadze, no pełno jest różnych tematów. I ja dalej planuję to wszystko wykonać, ale po prostu gromadzę jakiś materiał, jakieś przemyślenia, chcę po prostu to zrobić z głową, więc nie zapomniałem o Was. I przy okazji chciałem wspomnieć dla osób, które na przykład dalej mają ochotę pozyskać jakąś wiedzę, której nie ma, piszcie do mnie, nie wstydźcie się. Jeżeli nie chcecie pod tym filmikiem, to możecie napisać po prostu do mnie wiadomość. O ile tego tematu nie było i czuję się kompetentny, żeby się wypowiedzieć, to bardzo chętnie nakręcę za jakiś czas, nie wiadomo kiedy, ale nakręcę materiał dla Was. A jeżeli coś już takiego istnieje, albo jest jakaś fajna wiedza, którą mogę Wam przekazać w postaci jakiegoś artykułu czy jakiegoś innego filmiku, to po prostu będę Wam przekazywał jakieś linki, jakieś odnośniki do tej tematyki. No i co, dziękuję Wam mocno za uwagę i trzymajcie się, widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.